Wszystkim! Znowu PON 7. Dalszy ciąg, Tyranii. Dobra. Radix. Mam nadzieję, że wiesz co robisz. Mam nadzieję, że nie próbujesz nas wszystkich zrobić w głupka. Zakończono właściwie przygotowania. Czy jesteś gotowy do rozpoczęcia obrzędu, który wydobędzie energię kopca? Twoja obecność nie jest czynnikiem krytycznym, ale sądzę, że pomoże nam się skupić. Chcemy też dać Ci zaszczyt wykonania końcowego rytuału. Po zgromadzeniu jego energii nie będziemy mieli wiele czasu, by zniszczyć krainę. Zaczynajmy. Znakomicie, w takim razie nakażę rozpocząć rytuał Ugoru. W ramach kary za opór wobec Kyrosa rodowe włości wielu szlachciców z terasu niechciane zostało wyjawione rytuałem Ugoru. Połączone mocy kopca i jego kruszycieli, które zniszczyło okolice, żywy archont kamienia brał czynny udział w poprzednich rytuałach, ale można go przeprowadzić, pobierając moc z jego niemal martwego ciała. Przynajmniej w teorii. Okej. Okay. To ja sobie tu poczekam. Niechaj ziemia usłyszy nasze wołania. Szkrotnie uderzy laską o ziemię. Stuka nadal, a kruszyciele gromadzą się wokół niego. Niechaj ziemia zadrży i zatrzęsie się, niechaj pochłonie spuściznę kopca i jego moc na wieki. Archoncie kamienia, my wierzący błagamy Cię, pozwól nam zamienić w krainę w pustkowie, godne bycie Twoim grobem. Panie, szkarłatny chór depcze nam po piętach. Wszedł już na ten teren. Już wszedł już na nasz teren. Na chwałę grobowego. Wezwij gildię do obrony. Pod żadnym pozorem nie możemy dopuścić, żeby szkarłatny chór przerwał rytuał, zrozumiano? Szybko spogląda na swojego brata. Kedis? Ja i moje tarcze zajmiemy się tym. Stanowicielu, ciebie również potrzebujemy. Jeśli chór nas tu pokona, wskarceni poniosą klęskę w tej wojnie. Nie pozwól im na przerwanie rytuału. Skiń głową w milczeniu. Stanowicielu, to jest sprawa najwyższej wagi, rozumiesz? Nie pozwól im zniszczyć żył lazurolitu. Jeśli przemieszczą którąś z lasek koncentratora, musisz natychmiast z powrotem umieścić ją w żyle. W przeciwnym razie ładunek wraz z nim cały rytuał stanie się niestabilny. Okay. Nie wiem jak dużo to, co to właściwie oznacza, ale... Ale widzę, że są chórzyści na mapie, więc idźmy do nich. Okej? Okay. podoba mi się ten tekst. zwrotka. Wiesz jak umieścić uśmiech na mojej twarzy. Dobra. Okej. Okay. Wróćmy odnowienie. Okej. Okay. Zwrotka, gdzie ty jesteś? Dobra, tutaj flankuj. Dobra. Możemy rzucić to uciszenie na ich maga. To powinno ciekawe rzeczy zrobić. Celność na Barika. Okej. Okay. Teraz siła na zwrotkę. Okej. Okay. Czy to go uciszyło? Chyba nie do końca, co? Okej. Okay. Skarniemy sporo wybuchem? Tak. Więc użyjmy tego. Dobra, to może zajmiemy się najpierw tym gościem. Okej. Okay. Całkiem niezłe zamieszanie się tu robi. Dobra, zwrotka coś zrobiła. Janusz. Możesz wyssać tego gościa. Chociaż nie, bo to przeskoczy na innych. Więc użyjmy może tego bardziej gdzieś tutaj. Okej, okay, dobra, możesz oszalić tego gościa, może nawet go zabić. Okej, okay, ładnie. To troszkę uleczyło Janusza. Dobra, to zdobijmy ich. Okej, dobra, teraz siła na Barika. Ładnie. Co jeszcze możemy zrobić?
Nie, może postrzelajmy do niego. Świetnie. Stanowicielu, nie możesz odpuścić, żeby... Dopuścić, żeby chór zatrzymał rytuał. Wydobyliśmy już zbyt wiele energii telurycznej z kopca. Jeśli geotriadyczny rezonans żył lazerolicy zostanie zakłócony, nastąpi reakcja, która może zabić kopca, a nam odebrać na zawsze możliwość spustoszenia tej krainy. Szybko musisz umieścić ogniskującą laskę z powrotem w żyle lazerolitu, żeby wyrównać siatkę spektralną. Okej. Okay. Gdzie jest ta laska w takim razie? Ustaw stabilizowany kryształ ponownie ostać ogniskującą laskę kruszycieli na nasyconym złożu lazurolitu. Okej. Okay. Dobra, jeszcze jest jedna grupa, widzę. Jak się do niej dostać? Chyba tędy. Dobra, no to róbmy to. Myślałem, że ci kruszyciele jednak troszkę bardziej będą stawiali opór. Okej, Balik, zajmij się tym gościem. My się tu przemieścimy tutaj. Krzodnowienie. Okej, jeszcze nie odnowiły mi się za bardzo czary. Próbujmy użyć tą masę. Okej. Dobra, to ich troszkę... to im troszkę przeszkodzi. Dobra, może użyjmy zamiast tego... mrożnego kolca. Okej. Okay. Powalili zwrotkę, więc załączymy to nasze pulsowanie. Okej. Okay. Okej, okay. Nie, dalej tego używaj. Okej, okay, świetnie. Teraz podejdźmy tutaj bliżej, użyjemy wybuchu. Żeby złapać jak najwięcej. Świetnie. Okej. Okay. Teraz ich wysiemy. To atakuj, Marik. Okej. Okay. Tego gościa możesz przełomić. Dobra. Teraz kula ognia. Świetnie. Jeszcze tylko ten gość został. Może nie. Nie masz cooldowny. Okej, okay, awans Larika. Fajnie. No i świetnie. Coś tu mamy? Buty hordy. Mamy już takie. Więc zbieramy wszystko. Stawiamy laskę. Na zachodzie. Okej. Okay. Tak. Jak stamtąd odszedłem, to tam zaatakowali. Świetnie. Czy ci kruszyciele potrafią cokolwiek zrobić sami? Świetnie, dobra. No to idziemy. Okej, tutaj kolejna grupa widzę, że się pojawiła. Okej. Ty tego zgarnij. Dobra, Barik zgarnij ich tutaj. Dobra. Powalmy ich wszystkich. Okej, dobra. Spróbujmy. Gdzie ty lecisz? Spróbujmy ich uciszyć. To powinno nam się przydać. Dobra, teraz jakieś ładne AOE. Jak się ładnie na to stawili. Okej. Okay. Teraz ogień. Właśnie to... To powalenie, ono trwa przez jakiś czas i pulsuje. Więc dlatego widzimy, że co jakiś czas spadają znowu. Okej. Okay. Teraz dokończymy ich mroźnym kolcem. Okej. Okay.
Wybuch. Nie, tak, tylko mogę podejść bliżej. Tak, wybuch ich już wykończy. No prawie. Dobra. To w takim razie możemy jeszcze ten mówiąt rzucić. To już ich na pewno wykończy. A, chyba nawet nie będzie trzeba. Albo nie, nie rzucaj tego. Bo cooldowny. A, dobra, już tylko ten jeden został. No i dobra. Może awansujmy szybko Lantry'ego. Stanowczość? No, czemu by nie? Okej. Okay. Jedziemy dalej w mędrca. Wiedza? Tak, jedziemy w wiedzę. Okej. Okay. Pozbierajmy złom. Karwasze hordy. Czy potrzebujemy ich? Nie. Szkarłatny notatnik. Strony są pokryte. Chór uzawiający zapisy ruchów wojsk, daty. Większość dziennika pozostaje nieczytelna. Wydaje się stan osobowy oddziału autora w niektóre dni. Okej, już chyba coś takiego spotkaliśmy. Dobra. Idziemy szybko na zachód. Okej, okay. Nie wiem co ty sobie wyobrażasz. Że tu stajesz po prostu sam. Na tyle ludzi, ale... Ale dobra. Doceniamy odwagę. Znaczy nie, nie doceniamy odwagi, ale... Chciałem go pocieszyć jakoś przed śmiercią. Okej. Okay. Dobra, bień szybciej, blokujesz nam drogę. Okej, okay, dobra. Wszyscy brać się na niego. Ty zwrotka również. Okej, okay, biedny łucznik. Przykro mi. Okej. Okay. Barik mocno oberwał, ciekawe. Okej. To tyle. Już koniec walki? Czemu nie mogę tego zebrać? Nie wiem. Okej, okay, jakiś dziwny jest po prostu... chyba sweet spot. Okej, okay, nie mogę, dobra, nieważne. Zbierajmy te rzeczy. Trochę krapu. Uszkodzone masz maska czaszki. Tak widziałem, część zgardzonych ma takie dziwne maski. Nie, naprawdę nie mogę. A! Jest, dobra. No i nic ciekawego. No i dobra. Już tylko tą laskę włóżmy i to będzie tyle, co? Kopiec, twój czas nawet nadszedł końca. Tyle? Świetnie! Ostatni edykt. Wraz z ostatnim drżącym oddechem Archonta Kamienia, kruszyciele wyrzucają całą jego siłę życiową połączoną z jego energią magiczną. Teraz wypaczoną i pokręconą i ciskają ją głęboko w serce krainy w jadowitym chaosie. Nie, w jadowitym ciosie, który na zawsze rozedrze ziemię. Edykt zanika.
z głośnym trzaskiem, a twój żołądek ściska nagłe uczucie bezwładności połączone z goryczą w gardle. Posmakiem rozkładu ogarniającego krainę. Dokonało się. Edykt został odwołany, a przy tym udało się nam nie wysadzić całego Terratusa. Szczęścia dla nas. Okej. Okay. Boję się z rodką. Edykt odwołany, ale jakim kosztem? Ziemia została zdewastowana. Za naszego życia nic więcej na niej nie wyrośnie. Może i za niczyjego. Upadek Archonta i koniec chóru. To wyjątkowy dzień. A ja mam zaszczyt być w centrum wydarzeń ku chwale Asha. Marek ostro salutuje i składa pokłon. Słowa dyktu tętnią ci w czaszce z jasnością, która zwykle wymaga wielu dni ćwiczeń i powtarzania. Zdaje się, że dykt kamienia jest teraz częścią ciebie. Okej, dostaliśmy achievement. Stworzono, by je łamać. Przełamał wszystkie dykty Kyrosa. Jej. Pozwolisz na słówko, stanowicielu? Zastanawiam się, czy mogę ci zadać pytanie. Mów śmiało, Lantry. Cudownie, macza pióro w inkałości i zaczyna pisać w arkuszu w Walinu, cały czas skupiając uwagę na tobie. Dotąd odwołałeś już kilka dyktów hegemona. Czy mało kto może się pochwalić? Jaki masz stosunek do swoich osiągnięć? Proszę nie szczycić mi szczegółów, to dla przyszłych pokoleń. Wszystko, na co zwróciłeś uwagę, w tym doświadczeniu jest bezcenne dla kroniki. O! Patrzcie, jest nasz pierwszy wywiad. Dobra. Zobaczmy. Przerwanie edyktu oznacza, że wypełniłem... Tak, to brzmi fajnie. Przerwanie edyktu oznacza, że wypełniłem wolę hegemona. Przywracam ład w terasach, kraina po krainie. Naprawdę obierasz taką drogę? Dunon postąpił zatem rozsądnie, biorąc się do swojego sądu. Jesteś prawdziwym chorążem najsurowszego poczucia ładu hegemona. Ostatnie pytanie. Na teraz, jak się czujesz? Fizycznie i psychicznie? Pytam, bo nie mieliśmy dotąd wielu podobnych sytuacji, w związku z czym mógłbym określić objawy i reakcje na potrzeby, cóż, wszystkich badań historycznych. Magiczny wyczyn na taką skalę nie zdarza się na co dzień. Trochę kręci mi się w głowie, ale poza tym czuję się dobrze. Zawroty głowy, tak? Przyczyną może być wysiłek umysłowy albo coś innego. Na moje oko wyglądasz dobrze. Jeśli z czasem poczujesz się inaczej, mam nadzieję, że mi powiesz. Na razie mam wszystko, czego mi trzeba. Przyszli czytelnicy kroniki dziękują ci za poświęcony czas i obserwacje na swój temat. Lantry przestaje pisać i uśmiecha się. Okej, okay. Spoko, Lantry. Fajnie. Czemu to się dalej trzęsie? Twoja potęga wzrosła. Tak, mamy już potęgę 1900. Pasek się zapełnił. Cokolwiek to może oznaczać. Dobra i... zakończyliśmy ostatni edykt hegemona. Tak, chyba zastąpiliśmy go jeszcze czymś gorszym. Więc nie wiem, czy to dobrze. Okej, wygląda na to, że obszar jednak nadal jest pod kontrolą chóru, więc chyba jeszcze będziemy musieli sami ich wykończyć. Okej, Radix, co nam powiesz? Stanowicielu, nie mogłeś nam bardziej pomóc. Udało nam się zgromadzić energię kopca i zdruzgotać tę krainę na tysiąclecia. Generał niewątpliwie się ucieszy. Następne pokolenie nie będzie zbyt zadowolone, kiedy terasą zabraknie żywności. Szkarłatny chór jest brutalny, ale nawet oni mają granicę okrucieństwa. Wygląda na to, że osiągnąłeś osobistą korzyść z przełamania edyktu kamienia, choć nie mam pojęcia jak. Ośmielę się stwierdzić, że nasza współpraca cechowała się pewną symbiozą. Może nawet wyjątkowo korzystną dla ciebie, stanowicielu. Co myślenie stuka piętą o kamień. Kopiec nie żyje. A w jego szczątkach wciąż tli się odrobina mocy, którą można wchłonąć. Jeśli uważasz, że ci się przyda, możesz to uznać za symbol mojej pozytywnej oceny twojej pracy. Czyżby oznaka hojności od samego żelaznego serca? Pozostawienie tej odrobiny musiało wymagać wiele samokontroli. Tak, a jak pewnie wiesz, samokontroli mi nie brakuje. Skinz w głowę z wdzięcznością. Wezmę fragment Archonta i powiadomię gromowego Asha, że zadać mu chorowi decydujący cios.
Świetnie. Wytnij część ciała kopca. Okej. Wsunięcie tego spowoduje rozproszenie resztki energii życiowej kopca. Co my chcemy wyciąć? Zabierz część głowy. Zabierz część oka. Część ramienia. Albo część lewej dłoni. Weźmy część... A, to jeszcze coś mamy. Część serca. Weźmy część głowy. To brzmi jak coś, co ewentualnie mogłoby się przydać magowi. Dobra. Zwrotka się nas bojaźni. Towarzyszy zwrotka. Tak. Wściekłość furni. Raz przed odpoczynkiem. Janusz tracz i zwrotka. Wyślij krótce intensywne płomienie. Zwrotka pochwyci jej sztyletami i wirując przerzuci dookoła postaci wachlarzem płomieni. Obrażenia ogień. Okej. Ciekawe. Gdzie to jest? Wściekłość furii, tak. Nie zbyt duży zasięg działania, ale obrażenia całkiem spoko. Dobra. No to już chyba wszystko. Tak, wygląda to, że tak. Dobra, no to udajmy się do... Dajmy się do żelaznego domostwa. Ciekawe, co się teraz wydarzy. Dobra, zobaczymy. Przechodzimy w samym środku nocy. Na szczęście Archon Wojny nigdy nie śpi. Znaczy, tak sądzę. Archon Wojny nie śpi. Archon czuwa. Dobra. No i zobaczmy. Stanowicielu, poczułem coś nie do opisania. Tuż przed twoim przybyciem echo potężnego gniewu i cierpienia, a potem smutku. Podejrzewam, że coś dobiegło końca, a cały Terratus poczuł ten brak. Podobno obie wieże w ruinach Lazuru są teraz pod twoją kontrolą. Wygląda na to, że robienie rzeczy niemożliwych staje się pod twoją specjalizacją. Bardzo imponujące, jak na podwładnego Tunona. Nie pęknij z dumy po tym dokonaniu. Gdybyś był moim żołnierzem, szybko zdławiłbym twoją pychę skromnością. Co byś uczynił, mając wieżę pod kontrolą? A co chcesz? A co, chcesz ją sprzedać? Moi murarze zbadaliby ją, rozbudowali do rozmiarów potężnej fortecy, nie do zdobycia, chronionej przez kruszycieli, a ich z mocą zwiększoną przez starożytną budowlę. Kiedy ten konflikt dobiegnie końca, dalszy los twoich wież zapewne stanie się tematem poważnej dyskusji. Zgardzeni kruszyciele zwyciężyli i zdołali zniszczyć kopca. Archont kamienia poległ, aż odwraca się ku żelaznemu domostwu, wprotrując się w dal niewidzącym wzrokiem. Dziękuję, stanowicielu. Długo na to czekałem. Zdrada kopca była niewybaczalna, egzekucja wykonana przez przedstawiciela prawa była w pełni zasłużona. Co więcej, należy się pochwała za zakończenie dyktu Kyrosa i odniesienie Archonta w niebyt. Odesłanie Archonta w niebyt. Dobra. Nie wydajesz się być zbyt zadowolony. Wojna nie zawsze mnie cieszy, zwłaszcza w tych mrocznych czasach, kiedy jest mi narzucona, a byli sojusznicy pokazują swoje prawdziwe oblicza. Czasami pragnę jedynie wrócić do domu, ale nawet tam będą nękać mnie wspomnienia. Nigdy nie nazwałbym Archonta Kamienia przyjacielem. Kopiec był nieodgadniony, cichy i zdystansowany. Zwykle trzymał się na uboczu, jednak mieliśmy wiele wspólnych cech, a będąc Archontem ciężko tego nie uszanować.
Tak więc nie, nie jestem zadowolony, nie będę tego ukrywał. Jestem rozżalony i rozsierdzony. Chociaż Archont musiał umrzeć, nikt nie broni mi żałować takiego obrotu spraw. Mam wątpliwości, czy zagłodzenie chóru to właściwe posunięcie. Sądzisz może, że głosy Narata przejmuje się łatyczną stroną swoich zbrojni? Uważasz, że podaje w wątpliwość sprawiedliwość swoich poczynań, kiedy rozwiesza skóry ofiar jak dzieła sztuki? Jest wojna, więc nie pozwolę, by kierowały mną drobne niesnaski. Nie chcę stać się żałosną kreaturą podobną głosom, ale użyję wszelkiego oręża w moim arsenale, by się go pozbyć. Dobra, przejdźmy do następnej sprawy. Co teraz stanie się ze Szkarłatnym Chórem? Uprawy Szkarłatnego Chóru zmarnieją. Chórzyści Archonta już zapewne zaciskają pasa, wiedząc, że weźmiemy ich głodem. Okej. Blitrer Asha. Uczciwa nagroda za uczciwą służbę Legionowi. To dzieło korszycieli i zespolonych. Nie wyobrażam sobie nikogo bardziej godnego używania tej broni, stanowicielu. Okej. Stanowicielu, nie ma czasu na uprzejmości. Twoja wieża została zaatakowana. Szkarłatny Chór nasilił ofensywę i zamierza zburzyć twoją twierdzę z tobą na szczycie, jeśli trzeba. Uważam się od takiego aktu desperacji ze strony głosów Nerata. Jest albo zbyt chórzliwy, by wprost zaatakować żelazne domostwo, albo jego wojska są zbyt słabe. Tak czy siak musimy odpowiedzieć na to zagrożenie siłą. Okłamujecie mnie, żołnierzu? Stanowicielu, takie oskarżenia nie przystoją i zastydzają nas wszystkich. Powinieneś mieć więcej zaufania do moich żołnierzy. Co? Nie, bandy chórzystów zabierają się pod wieżą. Trzeba natychmiast działać. Wyruszam natychmiast. Tak. Ciekawe. Doprawdy ciekawe. Dobra, co my dostaliśmy? Blitzer Asha. Przy trafieniu krytycznym wrogom, wróg przeciwko wytrzymałość, powalenie przez sekundę. Okej. Czy to będzie upgrade dla ciebie? Wygląda na to, że nie. To jest dokładnie taka sama broń. Nad troszkę gorsza, bym powiedział, bo nie ma mocy plus 2. Więc sobie to zostawimy. Laska z murowy? Komuś chcemy to dać? Chyba nie. Sorry, aż. Fragment głowy kopca. Zmyślność plus 2. Okej. Okay. Chyżość plus 1. Więc może zrezygnujmy z chyżości i dajmy zmyślność plus 2. Fajnie. Komuś chcemy dać chyżość? W sumie nie wiem. Może Lantremu. Ta odporność na zatrucie brzmi bardzo sytuacyjnie. Okej. Okay. Dużo dostaliśmy tej bojaźni z zgardzonymi? Niedużo. No ale spoko. Dobra. Więc gdzie on nas atakuje dokładnie? Wrogie wojska maszerują na cytadelę w studni Wendriena. Wróć do wieży, aby ocenić sytuację. Okej, dobra. Zajmiemy się tym w następnym odcinku. Wrócimy do studni Wendriena. Ocenimy sytuację. No i może od razu zajmiemy się Archontem tajemnic. Jego ostatecznymi spiskami i tak dalej. Dobra, póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!